Zaufanie, jakie żywi do świętoszka, należy tłumaczyć pobudkami religijnymi, trwaniem w naukach chrystusowych, a nie naiwnością czy głupotą. Jest tylko narzeczonym swojej narzeczonej. Rezoner od pierwszej sceny aż do ostatniej słucha rozumu. Z kogo się śmiejecie? Wolność Doryny polega na tym, że jest ona w znacznym stopniu postacią fikcyjną. Włosy ma czarne, twarde i kręcone. Korna prośba Marianny oznacza w istocie bunt. Jest aktem walki. Wielkie damy, biegłe w literaturze pięknej, ukrywają swoje wykształcenie. I dobrze robią, bo zawsze to wstyd przynosi obarczać się wiedzą bezużyteczną. Żywot Marii Magdaleny, karmelitanki bosej, Paryż, 1670 rok. Od 300 lat zajmuje wciąż to samo stanowisko. Tartifa grał młody, szczupły chłopak o pociągłej twarzyczce. Wyglądał jak ministrant czy zakrystian. Miękki i pełen niepokojącego uroku młody chłopiec, który zalecał się do dojrzałej kobiety. Rachmiel Brandwein, Twarz i maska, rzecz o świętoszku Moliera, Biblioteka Analiz Literackich, Warszawa, 1968.